Szczęść Boże, dołącz się dziś do naszej modlitwy o Bożą pomoc. Pochwalony niech będzie Ojciec i Syn i Duch Święty. Presja życia i presja ze strony społeczeństwa sprawia, że tak łatwo zapomnieć, że potrzebujemy Boga w naszym życiu. Jeśli potrzebujesz mądrości, proś naszego hojnego Boga, a On ci ją udzieli. Nie będzie cię strofował za to, że prosisz. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, proszę, abyś dał mi spokój w kwestii tego, czego nie mogę zmienić, i mądrość, aby zmienić to, co mogę. Proszę Cię, abyś sięgnął do mojego życia i wypełnił Twoją wolę. Boże, czasami tak bardzo zatracam się w swoim życiu i nie wiem, co robić. Pomóż mi zbliżyć się do Ciebie i Cię zrozumieć. Chcę usłyszeć Twój głos i pozwolić Ci prowadzić mnie tą drogą, która nazywa się życiem. Prowadź mnie i daj mi rozeznanie, jak i dokąd mam iść. Pomóż mi patrzeć na Ciebie i nie polegać cały czas na sobie. Dziękuję Ci za wszystko, co robisz, a czego jeszcze nie widzę. Wierzę, Panie, że wszystkie próby życia są pod Twoją opieką i że wszystko działa dla dobra tych, którzy Cię kochają. Proszę, pomóż mi stawić czoła trudnościom i je znieść z wiarą, odwagą i miłością. Boże, wspomóż mnie łaską Ducha Świętego i umocnij serce nasze słowem Twoim, abyśmy zawsze trwali w Twojej łasce i byli zachowani do życia wiecznego przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który żyje i króluje z Tobą i z Duchem Świętym. Amen. Moi drodzy, kiedy pojawiają się problemy, najpierw szukajcie Boga i słuchajcie uważnie z otwartym sercem. Otwórzcie się na Boga we wszystkim, bo On już zna każdą waszą myśl. Szukajcie schronienia i opierajcie się na Bogu, a nie na własnej sile czy zdolnościach. Bóg obiecuje, że będzie waszym schronieniem, jeśli Mu na to pozwolicie. A teraz zachęcam wszystkich do składania wieczornych intencji w komentarzu zaraz po tej modlitwie. Dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas. Niech Pan prowadzi was bezpiecznie ścieżkami życia. Polubcie i udostępnijcie modlitwę na znak, że jesteście z nami. A teraz już się z wami żegnam. Szczęść Boże z Maryją w sercu.